No i witam was. Jo, jest, jest. Zobaczcie. Kurde, nie da się zobaczyć, nie da się przybliżyć teraz. Pływał tu skuba. A, bo tutaj kolega. Także pozdrawiamy Lukiero i Quantille, którzy dzisiaj są tutaj moimi towarzyszami koło tej paskudnej dyni. Także razem walczymy tutaj. Co tu się dzieje w ogóle? Na haczyku 5-0. Piekielna żaba. I pierścień Lorda Demonów. Słuchajcie, takie rzeczy tu łowimy, że ja nie wiem, czy kolejną misją to nie będzie po prostu wyprawa jak we Władcy Pierścieni, żeby zniszczyć coś. Przez jakieś pustkowia będziemy sobie chodzić. No nie wiem, nie wiem. Kurde, na razie grubo. Grubo to wygląda. Także dwie piekielne żaby, bo mam ich mało i spróbujemy jeszcze złowić te demony na kawałek, na duży kawałek ryby. Zobaczcie, już jest branie, już jest branie. Co tu się... panie kochany. Panie kochany, jakie tu jest branie. Co to za ryba? Co to? Nie no, jest, jest na pewno. To jest jakieś dziwne bydle. Sum demon. No dziwne, dobra, ale już mamy kolejne branie, już mamy kolejne branie. Nie możemy tutaj się mu przyglądać. Zaraz przyjrzymy się może temu drugiemu. Słuchajcie, 7 sztuk trzeba złowić. Także standardowo... Co my tu mamy? O, to jest już sumik błękitny, normalny. Także zobaczmy sobie, jak wygląda ten... Sum demon, słuchajcie, sum demon. Jest tu 3D. O, tak wygląda. No ma rogi. No kurde, trochę jest creepy. Ładny ma kolor, ale te rogi trochę nie tak. Także polujemy, słuchajcie, na demony. O, tutaj coś na duży kawałek ryby jeszcze. Zobaczymy. No ja wam nie będę tutaj zabierał czasu, wiadomo, 7 sztuk jest aż do złowienia, także ja tutaj trochę czasu spędzę na pewno. Zobaczmy, czy na duży kawałek ryby uda się... Ten jakie dźwięki wydaje. Czy na duży kawałek ryby nam uda się złowić też demona, czy... A, idzie zwykły. Medalowy, zwykły sumik. O kurde, jak tu biorą. Już następne branie. Żeby mi tych żab tylko wystarczyło, jak one będą tak łykać. Idzie kolejny zwykły. Kurde, niedobrze, bo tych żabek mam mało akurat. No ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. Zaraz wam pokażę. Miejsce, w którym się znajduję, to jest oczywiście ta mała kładka. Typowo tutaj przy łódeczkach, gdzie zawsze się łowi sumy i jesiotry. Także dla osób, które nie wiedzą dokładnie, w którym ona miejscu jest, to już wam pokazuję mapę. Startujecie tutaj i ta kładka jest tutaj przy tych łódkach. Także po prostu z pomostu tam startujecie. I tak naprawdę płyniecie tylko tutaj. A może tam startujecie? O, tam startujecie, gdzie ten gościu siedzi. To stamtąd startujecie i przypływacie sobie tutaj naprzeciwko żaglóweczki. I tutaj, jak widzicie, tutaj są miejsca sumowo-jesietrowe. No wiadomo, jest też trochę drobnicy. Ale jeżeli ktoś chce zapolować na te dwie ryby, no to polecam właśnie w tym miejscu się zaczaić, a my tutaj ciśniemy i łowimy suma demona. No, słuchajcie, piąty. Ja zmieniłem sobie na dzień, bo strasznie dużo uderza zwykłych sumów, także zmieniłem sobie na dzień i tutaj zwykłe sumy troszeczkę mniej biorą, aczkolwiek zaraz wam pokażę, i tak ich sporo jest tutaj, akurat będzie znowu zwykły. Mimo to bardzo sprawnie idzie ta misja. No co prawda już straciłem chyba 12 żabek. Także tu jest druga nocka już. Także widzicie, żaba i kurde, tutaj lecą też te małe sumy. Niestety zwykłe. No, ale nic na to nie porobimy. Nie widzę tutaj możliwości wyeliminowania tych sumów. Nawet większym haczykiem typu 10-0. No niestety trzeba tych żabek mieć po prostu... Zobaczcie, tu się wynurzył. No to już mu tutaj pod ryjek podrzucamy. Trzeba mieć po prostu tych żabek zdecydowanie więcej. No bo biorą te zwyklaki.
O, idzie kolejny demon. Także jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na tej wełce numer 4 też siedzi demon. Zaraz zobaczymy. To byłoby bardzo, bardzo przyjemne. Nie, tu już widzimy, że jest zwykły klak. A na wełce numer 1 zakończymy tą misję już, czy jeszcze nie? Trochę za bardzo walczy. Jest demon. Ostatni? Nie, nie ostatni. Demon. Nie ostatni. Szósty dopiero. No trudno. Co zrobić? Ale siedzi. Także jeszcze jeden. Tak naprawdę ja jestem tutaj dopiero, słuchajcie, z 10 minut, może 15? Bardzo dobrze to idzie. O! Tam się wynurzył teraz, to tam mu podrzucimy. Zobaczymy, czy to działa. Ja tak rzucam tam, gdzie one się wynurzają, ale czy to ma jakiś sens, to powiem wam szczerze, że nie wiem. No ale gdzie łowić? Jak się nie wie, gdzie łowić, no to się łowi tam, gdzie widać rybę, nie? No bo jak inaczej? Dobra, kolejny zwykły. No tutaj sum za sumem siada, także tego żabę też podrzucimy tam mniej więcej, gdzie ostatnio demon się wynurzył. No, weźmie czy nie weźmie? Patrz tak, patrzcie go, jaki typ w ogóle, co? Jest. Dobra, mamy ostatniego. Także naprawdę jedna z łatwiejszych misji. Już ogarnięta. Dostaliśmy naszą nagrodę, także na samotną gwiazdę musimy się udać. Pierścień Lorda Demonów. Ej, taki kurde konkretny z takim oczkiem. Troszeczkę jakby oko z dinozaura było, nie? A nie z jakiegoś tam suma. Dobra, zobaczmy. Mamy jeszcze kolejnego. Mamy kolejnego demona. Ten się ładnie przybagował troszeczkę, także go podciągnęliśmy raz, dwa. Zobaczcie, jak biorą. Jest rekordowy demon. I kolejny demon, proszę bardzo. Do bajunia. Jest kolejny i zobaczmy, czy na czwartej wełce też jeszcze będzie. No to już byłoby za piękne, jakby był czwarty. Nie, no jest. Jest zwykły na zakończenie. Także bardzo, bardzo szybka misja, bardzo prosta. Zobaczcie, 30 tysięcy przy okazji wpadło. Raz, dwa te... Raz... 7 w dzień złowiłem, także polecam wam dzień, bo w nocy tylko dwa siadły i później zaczęły brać zwykłe. W ciągu dnia, jak widzicie, ta siata doleciała tak naprawdę migiem, że tak powiem. Także no, ja tutaj opuszczam sobie to łowisko i widzimy się znowu przy kamieniu. Zobaczymy, jaka będzie misja numer 7. Dobra, zakończmy tą misję. To chyba najkrótsza misja w ogóle była. Także mamy ostatnia pieczęć, dymiowa lampa, którą trzeba będzie stworzyć samemu. Dynię można zdobyć na wyspie tuż przy ujściu delty San Joaquin. Użyj ognia wydobywającego się z pstrąga stalowogłowego fantoma, aby odnaleźć drogę. Te potwory polują w różnym czasie. No dobrze, czyli znowu wracamy na deltę, moi kochani. I tam zapolujemy sobie na pstrągi. Ale to już... Jak przywykliście pewnie w kolejnym materiale z odcinków Halloween. Nie zapominajcie o pierdołach, czyli o łapce i subskrypcji. To mega pomaga w rozwoju kanału. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną i widzimy się w zadaniu numer 7. I tam kolejne potwory. A jaki kicio ładny! Ale bym go wytarmosił! To się wytnie.